Witam wszystkich widzów. To samo jest kolar, które w kolejny raz otworzyli ikrę. Tu na szybę podane daty, kiedy otworzyli ikrę. Tu jest kolejna para. Tu widać ikrę na przegródce po prawej stronie. I teraz niżej. To już przenieśli ikrę na filterek. Bo to tam szare widać na filtrze, te właśnie larwy. No i chcę pokazać, co ja robię codziennie. O, w ten sposób sprzątam kubki pozostawione przez na rybek. To jest 90% tych kubek, to jest od ślimaków, od ampularii. Ale trzeba codziennie to sprzątać. Pędzelkiem normalnie zbieram, robię taką kubkę i później strzykawką wysysam to wszystko. Dlaczego strzykawką, a nie wężykiem silikonowym? Bo jeżeli przez przypadek jakaś rybka wpadnie, to można po prostu zleć tą wodę z powrotem do akwarium. I uważam, że tak jest lepiej i bezpieczniej dla narybków. Skalarki to podrosły. W ostatnim filmiku właśnie ten sam wylęk był podany, teraz tak wysysam strzykawką. Strzykawkę mam 50 ml, to wystarczająco jest, kilka razy w ten sposób i ja czyste dno mamy. Chcę pokazać, jaka różnica jest, znaczy jak podrosły skalarki. To jest nagranie z 10 kwietnia. Tak wyglądają te skalarki, ten wylęk. A teraz porównanie tydzień przed. To są te same skalarki. No, widać różnicę, co i jak. Karmię ich artemium 2-3 razy dziennie. Nic poza tym nie daje. Różnicę widać. No i tu jeszcze będzie kolejny wylęk brzanek. Jest ich około 600. Też 25, czyli akwarium 40 na 25 na 25. Niebawem przerzucimy do 54 i tam będę wrócił. To wszystko, dziękuję bardzo. Do widzenia.